Cześć, witam, Andrzej Kostyra. Zapraszam na swój blog. Przedstawię Wam w nim swoje najciekawsze wrażenia z walk bokserskich. No, uzbierało się ich chyba już kilkanaście tysięcy i w czasach amatorskich, i w czasach zawodowych. Pokażę i walki, i będę mówił o walkach, które pamiętacie, ale także przedstawię walki historyczne. To będzie część książki o walkach stulecia. Może zaczniemy od walki najbardziej dramatycznej. To jest walka, którą absolutnie zapamiętałem i będę pamiętał do końca życia. My God, what a fight, what a fight. To był pojedynek 14 grudnia 1996 roku w Atlantic City. Rewanżowa walka Riddick Bowe, Andrzej Gołota. To był dramat, po prostu coś niewiarygodnego. To był pojedynek dwóch gladiatorów. Ja miałem odczucie, że tam śmierć się unosi nad ringiem, że któryś z nich w końcu padnie i nie tylko, że przegra, ale i umrze w ringu. To już było po tej pierwszej walce w Madison Square Garden, gdzie doszło do zamieszek. Tam się tłukli wszyscy. Biali z czarnymi, czarni z białymi, pomiędzy sobą. Andrzej Gołota został zaatakowany przez jednego z członków obozu Riddicka Bowe telefonem komórkowym, który miał rozmiary połowy cegły. Andrzej Gołota, jak mi potem opowiadał, wychodził z Madison Square Garden mając pod płaszczem kij baseballowy, bo bał się, że dalej będą jakieś zamieszki. Także ta walka była pokazywana na całym świecie i rewanż po prostu wywołał olbrzymie zainteresowanie. To jest jedyna walka w moim życiu bokserska, którą widziałem, która była tak dramatyczna, że powiem szczerze, drżały mi ręce, jak ja pisałem notatki. Pełen dramatyzm, druga runda, Riddick Bowe na deskach, wydaje się, że Andrzej wygra. Czwarta runda, zmieniają się losy, Andrzej z kolei na deskach. No i ta pamiętna dziewiąta runda, w której Andrzej uderza poniżej pasa trzy razy Riddicka Bowe. No i sędzia ringowy Eddie Cotton nie ma już innego wyjścia, musi przerwać walkę i dyskwalifikuje Andrzeja Gołotę. Potem jest konferencja prasowa i wchodzi Andrzej Gołota, siedzi za stołem i spływa mu ślina z ust i Andrzej tego nie czuje, nie ociera, po prostu zaśliniony jak małe dziecko. Jeszcze gorzej Riddick Bowe. Riddick Bowe po prostu coś tam mówi, bełkoczy, ja nic nie rozumiem, zero, nul, po prostu Riddick Bowe taki był obity, że mu się poprzestawiały tam klepki, on bełkotał, no i potem to, co się z nim działo, no to jest na to dowodem. Chciał wstąpić do Marines, idiotyczny pomysł, potem z pistoletem porwał żonę, dzieci, no teraz sprzedaje po 20 dolarów swoje zdjęcia z autografem na galach na Brooklynie, upadek. Andrzej Gołota, chociaż przegrany, to był zwycięski, bo zachował więcej zdrowia. No niesamowita po prostu walka, walka, którą zapamiętam do końca życia. Ale szczegóły, wszystko jak to wyglądało, dokładniej oglądajcie, ale także przeczytajcie. Jest, ja to o tym wspominam, gdybyście mieli jakieś pytania, to odsyłam do swojego Twittera, będziemy mogli pogadać. Tyle na początek i do zobaczenia.